Dzisiaj ruszamy z Kuźnic, odwiedzamy dzisiaj Tatry Zachodnie. Znaleźliśmy taki parking, znaczy zawsze go tutaj korzystamy z niego, bo jest nie najbliżej wejście na szlak, ale jest, ma takie fajne wyjście właśnie z skrótem. Idziemy skrótem z parkingu do dolnej stacji kolejki. Taki jest parking o tej porze. Jest 7:18. Ruszamy. Trzy samochody na parkingu. Oby tak było na powrocie. Tama pod Nosalem. Fajna z kamienia. No i jeszcze kawałek idziemy do dolnej stacji kolejki. Kurczę, wiatr jest, miało nie być wiatru dzisiaj. A dmucha po uszach strasznie. Dochodzimy do kolejki, dolnej stacji kolejki. I tam akurat teraz mgła przysłoniła chmura. Widać wierzchołek Kasprowego. Widać stację górną kolejki i obserwatorium. Tu jesteśmy. Idziemy zielonym wzdłuż kolejki. Myślenickie turnie. Kasprowy. Później żółtym schodzimy na halę gąsienicową. Przełęcz między kopami. I do Kuźnic z powrotem. To już będzie żółtym. I ruszamy zielonym szlakiem. Tak wygląda szlak. Można by tu autobusem wjechać. Bilety kupione. 10 zł od głowy. Idziemy w góry. Dzisiaj tak składem idziemy. 3 sztuki. Oleg, ja, Marcin i Renata. Halo.
8 godzina, a nam zostało jeszcze 2:35 minut. Fajnie, w końcu wchodzimy do lasu. Nie powinno tak dmuchać, bo już trochę uszy mamy zmarznięte. Troszkę Kasprowy Wierch, a tutaj pośrednia stacja kolejki na Myśleńskich Turniach. Bo kolejka na Kasprowy nie jedzie bezpośrednio z Kuźnic na Kasprowy, tylko jest przesiadka. Tutaj właśnie na Myśleńskich Turniach trzeba wysiąść z wagonika i wsiąść do następnego, żeby pojechać dalej tam na Kasprowy. Nawet siądziemy. Kanapkę zjemy, Olek. Znowu kontrola rodzicielska. Nie pojechałem na dziwki. 8:44. Jesteśmy na Myśleńskich Turniach. Pośrednia stacja kolejki. Oczywiście, że tak. A, tam widać krzyżyk na Giewoncie. O, z tej strony Giewont dziwnie wygląda. Ciężko go rozpoznać. Jesteśmy. 1354 Myśleńskie Turnie. Będziemy patrzeć, jak zaraz wyjeżdża kolejka. Ła! Dmucha. Chyba nic z tego nie będzie. No, szczyty w chmurach. Więc tak, pierwszy etap wycieczki mamy za sobą. Myśleńskie Turnie zaliczone. Ładnie teraz Giewont widać. Za to zniknął Kasprowy. Póki co, do tej pory szliśmy przez las, po takich kamieniach. Cały czas w górę, ale łagodnie w górę. Bardzo przyjemnie. No i od tej pory chyba nam się zacznie troszeczkę bardziej ostro. Tutaj zaczynają się schody. Już troszkę będzie mocniej teraz. Jak tam, Olek? Ja już nie daję rady. A tam z przodu, jak tam? Dobrze, panie Bobrze. Patrzcie, jaki widoczek. O kurczę, teraz mi trzeba zasłoniły. Ale fajnie oświetlony Giewont widać. O, tutaj. Elegancko. A tu jedna z wielkich podpór kolejki. Wow. Jest konstrukcja. Wyszka się lubi. Ale słoneczko nam wychodzi. Ten wiatr jest bardzo zimny. Szpik z nosa leci. Jeszcze godzinka nam została do szczytu. Została nam ostatnia godzina.
No jest ostro. Już samo sapanie chyba do szczytu zostało. Takie ostre sapanie. Ale słoneczko przygrzewa w końcu. Także jest przyjemnie ciepło. Bo ten wiatr to taki lodowaty. Wow. Serducho pika, chcę wyskoczyć. A tam chmury nadciągają. Ciąg na hali goryczkowej. Wyciąg narciarski. Podobno najładniejszy w Polsce. Stok narciarski tu jest z Kasprowego właśnie halą goryczkową. Fajnie to wygląda, tam się nie wchodzi chyba na to. O, jakie przyjemne słoneczko. I dla kontrastu ten okropny wiatr. No ile nam tego zostało? No tam nam machają, tam. Także już końcówa. Takimi schodami już do samego szczytu będzie. Ostro. No ale już na wysokości chmur jesteśmy. 1805 metrów pokazuje zegarek. Ludzi się trochę pojawiło. No są widoczki. Już nie mam obaw. Bałem się, że nic nie będzie widać. A, jest fajnie. Fajnie. Lecimy dalej. No myślę, że pół godziny to jest wszystko, co nam zostało. Takie wietrzysko, że ciężko na nogach ustać. No nie widać końca. Ale idziemy go szukać. No, w końcu widać. Tam jest. Jest obserwatorium. Znaczy, tu jest obserwatorium, a tu stacja kolejki. Przy końcu warstwa. Przestrzenie tu są ogromne. Potworny wiatr. Świat się skończył. Nic nie widać. A przed chwilą jeszcze poczekać. Wygląda na to, że mamy to. Jest Kasprowy Wierch jesienią. No i tyle widoków. Może coś będzie widać.
Tak, tutaj stał dzwon. Jeszcze jest ślad po nim, ale już go nie ma. Jest słupek graniczny. Obserwatorium Meteo. Ciężko jest mi się obrócić. No tu już grubo nad chmurami jesteśmy. Tu widać schronisko na Kasprowym Wierchu i górna stacja kolejki. A tutaj jest szlak na Świnicę, a tam w dół nasz szlak powrotny do Doliny Gąsienicowej. O, stawy tam widać. W zimie ich nie było widać. Idziemy na kawkę. Kasprowy mamy zdobyty. Pooglądaliśmy obserwatorium. Trzeba uciekać przed tym zimnem. Idziemy na gorącą kawkę, ciasteczko i schodzimy do hali gąsienicowej, do schroniska murowaniec. Opa! Ale dmie. Dmie doszliśmy zgodnie ze szlakówkami na 10:40. A wydawało mi się, że się bardzo ślimaczymy. No ale takim spokojnym tempem się wychodzi według wskazówek. Czyli 2,5 godzinki? Kurczę, nie pamiętam. 2,5 godziny od myślenickich turni. Tak. Ojej, muszę patrzeć pod nogi. To jest zlep pod paluchem, bo ta skała taka charakterystyczna jak paluch ma taką nazwę. Ojej, no nie ma co za bardzo pokazywać, bo nic nie widać. Obserwatorium z Meteo. Jest też stacja z kolejki. Już niebawem się zagrzejemy. Udało się. Chyba kolejka jeździ. Bo przyjechali. No niestety, nawet się herbatki nie napijemy, bo wszystko pozamykane. No i co? Idziemy tam. Idziemy tam w koło, później tamtym szlaczkiem tam na dół. I aż do schroniska, do murowańca. Którego widać? No to jest chyba tamto. O, ładnie widać obserwatorium. Tylko przez chwilę. Co, zaczynamy schodzić żółtym szlakiem. Za chwilę zmieni kolor, nie pamiętam na jaki. Zaczynamy żółtym schodzenie. Wow, ile śniegu. Patrzcie, co się dzieje. Thank you.
coraz niżej, coraz mniej dmucha. Już jesteśmy prawie na hali gąsienicowej, tam już widać dach. No, tam widać świnicką przełęcz. W końcu jesteśmy niżej, tu jest cieplej, słoneczko w plecy ogrzewa. Jesteśmy już na dole doliny gąsienicowej. I tu tak nie dmucha, cicho się zrobiło, tylko ludzi dużo więcej. Tu kilka szlaków się krzyżuje i pokrywa. Wiecie, czemu nie można latać dronami tutaj? Bo szybowcami latają. Żartuję oczywiście. Ze względu na przyrodę nie wolno. Drony hałasują i płoszą zwierzęta. Jeszcze godzina 35 do parkingu. Tu mamy 1500 metrów nad poziomem morza. Ludzi tu jest masa. Jesteśmy na hali gąsienicowej. I do Kuźnic godzinka 30. Ale kościele ładnie widać. Mieliśmy niezłą pogodę, ale coś tu się zaczyna dziać. Na przełęcz między kopami. I teraz co? No tam było ostro w górę. Tu mamy ostro w dół. I zaczyna robić się ślisko. Bo pogoda nam się na chwileczkę, widzę, że na chwileczkę tylko zmieniła. Idziemy do lasu ciemnego. O. Będziemy szli pod taką ścianą wielką. I wychodzimy z lasu. Na chwilę. Wow. Spoczko. I tu można wypatrywać kozic górskich, niedźwiedzi. Patrzcie, jaki to jest. Dziewiczy widok. Nie ma takiej tragedii. Popatrz się, jak robi się na sam dół. Spoko, kolorki jesieni się robią już. Nie widać. Świetne.
Dobra, tu już chyba mamy łagodnie trochę. No dobrze, ale... Myślę, że mamy jeszcze pół godzinki do celu. Takim zejściem normalnym, bo tam było bardzo ostro. Ostro w dół po śliskich kamieniach to też nie jest dobrze. Ale patrzcie, jakie tu fajna jest. Ciekawa formacja skalna. Kurczę, nie wiem, jak to się nazywa. Ale bardzo mi się podoba. Może ktoś wie, jak to się nazywa i mi podpowie. Tak wygląda Nosal z dołu. Na Nosal ile tu mamy czasu? Nie ma napisane. Ale myślę, że z godzinkę. Dzisiaj już nie, no niestety pogoda. Chociaż słonko się przebija. Ale nie idziemy ślisko, po tych kamieniach się źle chodzi. Dzisiaj odpuścimy Nosal. Następnym razem. I co, idziemy na parking. Godzina w pół do trzeciej, no zeszło nam 7,5 godziny. Naprawdę słabe tempo. Ale po co gonić? Bardzo przyjemnie było mimo tego ogromnego wiatru. Trochę deszczu. Fajna pętla na lato. Dzisiaj było dużo ludzi na szlaku, bo był ten wiatr i kolejka nie chodziła. I znalazło się paru odważnych, którzy wymyślili, że spróbują na nogach. I tutaj od Murowańca do Kuźnic było bardzo dużo ludzi. Także trasę polecam nawet z dziećmi. Wiadomo, bez wózka, ale... Ale spacerek jak najbardziej. Tylko, że to taka całodniowa wycieczka wyszła. Dobra, to co, żegnamy się. Dzięki za oglądanie. Przydałoby mi się troszeczkę więcej jakichś polubień, komentarzy, może udostępnić. Dobra, kończymy. To na razie, cześć. No i szlak pokazuje. Na Nosal to jest zielony szlak. Tutaj skręca w prawo całkiem. I pokazuje, no, 55 minut stąd. Samochodów wcale wiele nie przybyło. Rano były 3, teraz jest 10.